To nie jest noc do tropienia. To niespokojna noc. Niespokojna. Zmęczony jestem, Jaskier. Usiądź więc. Odetchnij. Nie zrozumiałeś mnie. W samej rzeczy. Mruknął Niziołek, patrząc w niebo i nasłuchując. Niespokojna noc. Niedobrego coś w powietrzu wisi. Zwierzaki tłuką się w oborze, a w tym wichrze krzyki słychać. Dziki gon, powiedział cicho wiedźmin. Pozamykajcie dobrze okiennice, panie Hofmeier. Dziki gon? Przeraził się Berni. Widma? Bez obaw. Przejdzie wysoko. Latem zawsze przechodzi wysoko. Ale dzieci mogą się zbudzić. Gon przynosi senne koszmary. Lepiej zamknąć okiennicę. Dziki gon, powiedział Jaskier, niespokojnie zerkając w górę. Zwiastuje wojny. Bzdura. Przesąd. Ale na krótko przed nilfgaardzkim atakiem na Cintrę... Wiedźmin przerwał mu gestem, wyprostował się nagle zapatrzony w ciemność. Co się? Konni. Przekrew. Syknął Hofmeier, zrywając się z ławy. Nocą to mogą być tylko Skojatael. Jeden koń. Przerwał mu wiedźmin, podnosząc z ławy miecz. Jeden rzeczywisty koń. Reszta to widma zgonu. Cholera, niemożliwe. Latem. Jaskier też się zerwał, ale wstyd mu było uciekać, bo ani Geralt, ani Berni nie sposobili się do ucieczki. Wiedźmin wydobył miecz i pobiegł w kierunku grobli. Niziołek bez namysłu pośpieszył za nim, uzbrojony w widły. Znowu błysnęło. Na grobli zamajaczył galopujący koń, a za koniem podążało coś nieokreślonego, coś, co było nieregularnym, utkanym z mroku i poświaty kłębem, wirem, majakiem, coś, co budziło paniczny strach, obrzydliwą, skręcającą trzewiak grozę. Wiedźmin krzyknął, wznosząc miecz. Jeździec zauważył go, przyspieszył galop, obejrzał się. Wiedźmin krzyknął raz jeszcze. Gruchnął grom. Błysnęło, ale tym razem nie była to błyskawica. Jaskier ukucnął przy ławie i byłby pod nią wlazł, ale okazała się za niska. Bernin puścił widły. Petunia Hofmeier, która wybiegła z domu, wrzasnęła. Oślepiający błysk zmaterializował się w przejrzystą sferę, wewnątrz której zamajaczyła postać, w błyskawicznym tempie nabierając konturów i kształtów. Jaskier rozpoznał ją natychmiast, znał te czarne, rozburzone loki i obsydianową gwiazdę na aksamitce. Tym, czego nie znał i nigdy dotąd nie widział, była twarz. Twarz furii i wściekłości, twarz bogini zemsty, zagłady i śmierci. Yennefer uniosła rękę i wykrzyczała zaklęcie. Z jej dłoni strzeliły sykiem, sypiące iskrami spirale, tnąc nocne niebo i tysiącem refleksów odbijając się na powierzchni stawów. Spirale wbiły się jak dziryty, ścigający samotnego jeźdźca kłąb. Kłąb zakotłował się. Jaskrowi wydawało się, że słyszy upiorne krzyki, że widzi majaczące, koszmarne sylwetki widmowych koni. Widział to przez ułamek sekundy, bo kłąb nagle skurczył się, zwarł w kulę i pomknął w górę, w niebo, w pędzie wydłużając się i wlokąc za sobą podobny komecie ogon. Zapadła ciemność, rozświetlana tylko rozedrganym blaskiem latarni trzymanej przez Petunię Hofmeier. Jeździec wrył konia na dziedzińcu przed domem, strunął z siodła, zachwiał się. Jaskier natychmiast zorientował się, kto to jest. Nigdy dotąd nie widział tej szczupłej, szarowłosej dziewczyny, ale natychmiast ją rozpoznał. Geralt, powiedziała cicho dziewczyna. Pani Yennefer, przepraszam. Musiałam, przecież wiesz. Ciri, powiedział wiedźmin. Yennefer zrobiła krok w stronę dziewczyny, zatrzymała się jednak, milczała. Do kogo podejdzie? Pomyślał Jaskier. Żadne z nich, ani wiedźmin, ani czarodziejka, nie zrobią kroku ani gestu. Do kogo ona najpierw podejdzie? Do niego? Czy do niej? Ciri nie podeszła do żadnego z nich. Nie umiała wybrać. Zemdlała więc. Dom był pusty. Niziołek i cała jego rodzina wyruszyli do pracy o brzasku. Ciri udawała, że śpi, ale słyszała, jak Geralt i Yennefer wychodzą. Wyśliznęła się z pościeli, ubrała szybko, wymknęła cichaczem z izby, poszła za nimi do sadu. Geralt i Yennefer
Skręcili na groble między stawami bielącymi się nenufarem i żółcącymi grążelem. Ciri skryła się za zrujnowanym murem i obserwowała oboje przez szparę. Sądziła, że ów Jaskier, sławny poeta, którego wiersze wielokrotnie czytywała, jeszcze śpi. Ale myliła się. Poeta Jaskier nie spał. I nakrył ją na gorącym uczynku. Hej! Powiedział, podchodząc znienacka i chichocząc. Ładnie to tak podpatrywać i podsłuchiwać? Więcej dyskrecji, mała. Pozwól im pobyć trochę ze sobą. Ciri poczerwieniała, ale natychmiast zacięła usta. Po pierwsze, nie jestem mała. Syknęła hardo. A po drugie, to chyba im nie przeszkadzam, co? Jaskier spoważniał nieco. Chyba nie, powiedział. Wydaje mi się nawet, że im pomagasz. Jak? W czym? Nie udawaj. Wczoraj to było bardzo sprytne, ale mnie nie udało ci się oszukać. Udałaś omdlenie, prawda? Prawda. Mruknęła, odwracając twarz. Pani Yennefer poznała się na tym, ale Geralt nie. Oboje zanieśli cię do domu. Ich ręce stykały się. Siedzieli przy twoim łóżku prawie do rana, ale nie powiedzieli do siebie ani słowa. Dopiero teraz zdecydowali się porozmawiać. Tam, na grobli, nad stawem. A ty zdecydowałaś się podsłuchiwać, o czym mówią, i podpatrywać ich przez dziurę w murze. Tak gwałtownie musisz wiedzieć, co oni tam robią? Oni tam nic nie robią. Ciri poczerwieniała lekko. Trochę rozmawiają i tyle. A ty? Jaskier usiadł na trawie pod jabłonią i oparł się plecami o pień, sprawdziwszy uprzednio, czy nie ma na nim mrówek lub liszek. Ty chciałabyś wiedzieć, o czym rozmawiają, tak? Tak, nie. Zresztą i tak nic nie słyszę, są za daleko. Jeśli chcesz. Zaśmiał się Bart. To ci powiem. A ty niby skąd to możesz wiedzieć? Ja, miła Ciri, jestem poetą. Poeci o takich sprawach wiedzą wszystko. Powiem ci jeszcze coś. Poeci o takich sprawach wiedzą więcej niż same zaangażowane osoby. Akurat. Daję ci słowo. Słowo poety. Tak? No to powiedz, o czym oni rozmawiają. No, wyjaśnij mi, co to wszystko znaczy. Wyjrzyj jeszcze raz przez dziurę i zobacz, co robią. Ciri przygryzła dolną wargę, potem pochyliła się i zbliżyła oko do wyłomu. Pani Yennefer stoi przy wierzbie. Obrywa listki i bawi się swoją gwiazdą. Nic nie mówi i nie patrzy w ogóle na Geralta. A Geralt stoi obok, spuścił głowę i coś mówi. Nie. Milczy. Oj, minę ma... Ależ dziwną ma minę. Dziecinnie proste. Jaskier znalazł w trawie jabłko, wytarł je o spodnie i obejrzał krytycznie. On właśnie prosi ją, by mu wybaczyła jego rozmaite głupie słowa i uczynki. Przeprasza ją za niecierpliwość, za brak wiary i nadziei, za upór, za zawziętość, za dąsy i pozy niegodne mężczyzny. Przeprasza ją za to, czego kiedyś nie rozumiał, za to, czego nie chciał rozumieć. To jest niemożliwa nieprawda. Ciri wyprostowała się i gwałtownym ruchem odrzuciła grzywkę z czoła. Wszystko zmyślasz. Przeprasza za to, co zrozumiał dopiero teraz. Jaskier zapatrzył się w niebo, a jego głos zaczął nabierać rytmu właściwego balladom. Za to, co chciałby zrozumieć, ale lęka się, że nie zdąży. I za to, czego nigdy nie zrozumie. Przeprasza i prosi o wybaczenie. Znaczenie, sumienie, przeznaczenie? Wszystko banalne, cholera. Nieprawda! Tupnęła Ciri. Geralt wcale tak nie mówi. On w ogóle nie mówi. Przecież widziałam. Stoi tam z nią i milczy. Na tym polega rola poezji, Ciri. Mówić o tym,
o czym inni milczą. Głupia jest ta twoja rola, a ty wszystko zmyślasz. Na tym także polega rola poezji. Hej, słyszę z nadstawu jakieś podniesione głosy. Wyjrzyj prędko, zobacz, co się tam dzieje. Geralt. Ciri ponownie przyłożyła oko do dziury w murze. Stoi z opuszczoną głową, a Yennefer strasznie wrzeszczy na niego. Wrzeszczy i wymachuje rękoma. Ojej, co to może znaczyć? Dziecinnie proste. Jaskier znowu wpatrzył się w ciągnące po niebie obłoki. Teraz ona przeprasza jego.